W sposób zdecydowany. Naprawdę trudno powiedzieć coś o tak krótkim uczestnictwie, jednak myślę, że ocenić ich występy można po większej ilości startów. Drugi set przed nami. Ciemniejsza koszulka, Wangzynki, reprezentant Bogori Grodzisk-Mazowiecki w tej jaśniejszej niebieskiej koszulce, Alan Woś z Rzeszowa. Bardziej rozluźniony bardzo, prawda? Tak, wszystko na to wskazuje. Zresztą występy Bandziego w polskiej lidze to chyba nie seria samych zwycięstw, ale prawie wszystkie wygrane pojedynki. Nie jestem w tej chwili pewien. Przegrał jedną grę, którą na pewno pamiętam, z młodym Patrykiem Chojnowskim. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie pozostałe wygrał on tutaj w konfrontacji z Polakami. Zdecydowanie właśnie lepszy pod względem serwisu, ale no, co jeszcze bardziej jest wyraziste, chyba odbiór podania. To jest zdecydowana dominacja tego gracza. O dominacji Bogori nad resztą ligi świadczy choćby fakt, że z tego składu grającego w Lidze Mistrzów praktycznie jest tu jeden zawodnik, Wangzynki, dlatego że przypominamy, że w Lidze Mistrzów był Cheng Yuk z Hongkongu, był także Czech Martin Olejnik. Kontuzja Cheng Yuka spowodowała, że go tu nie ma. Martin także kontuzjowany, w związku z tym występują Suwen Yang i Artur Daniel. A również siłą Bogori jest to, że Artur Daniel to przecież jest indywidualny mistrz Polski z tego roku. Tak, natomiast drużynie nawet dzisiaj grającej trener Tomasz Rodzimski zdecydował się na wystawienie aktualnego mistrza Polski dopiero na trzeciej pozycji. Ale to może dlatego, że z Tomkiem Lewandowskim w pierwszym meczu przegrał. Ja myślę, że może mieć to duże znaczenie. Ale w tej chwili dużo trudniejsza sytuacja. Wangzynki przegrywa 3-5 i bardzo ważne, jak wykorzysta atut własnego podania. Wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że Bungie dysponuje szeroką gamą serwisów. No i teraz tak, że widzieliśmy chyba po raz pierwszy zaserwował właśnie w ten sposób, bardzo szeroko do forehandu Wosia. Tak, był to bardzo dobry pomysł. Widzieliśmy, że odbiór Alana był no, zdecydowanie zbyt pasywny. Spóźniony mocno, Bungie miał szansę na dwukrotny atak. W tej chwili wyrównuje na 5-5. I podanie po stronie zawodnika z Rzeszowa. No, wydaje mi się, że ten topspin, mimo tego, że był grany bardzo precyzyjnie w ciało, w łokieć Wangiego, to jednak nie do końca czysto trafiona piłka. Wydaje mi się, że końcówką okładziny trafił Alan Woś. W tej chwili 6-5. Jeszcze raz zwracamy Państwa uwagę na backhand w wykonaniu Wangzynki. Ciągle porównujemy to do tego najlepszego backhandu świata, Wang Hao. No nie jest to może ta klasa, natomiast wszystkie ruchy i cały system gry Wangiego jest podobny. No dokładnie, jednak no i pewność tego uderzenia i siła i umiejętność zmiany kierunku chyba zdecydowanie na korzyść, przynajmniej w tej chwili, Wang Hao. No nie będzie ryzykowną tezą, jeżeli powiem, że do końca kariery jednego i drugiego tak będzie. Aczkolwiek Bungie, kiedy przyjechał z Chin do Polski, nie umiał grać w ogóle backhandem, a więc tego uderzenia topspina backhandowego nauczył się dopiero w Polsce. Więc myślę, że szanse na rozwój tego uderzenia ciągle jeszcze są. On nie wykorzystał w tej chwili możliwości do zaatakowania bezpośrednio z serwisu zawodnika z Rzeszowa. Byłoby 9-6, a tak w tej chwili jeszcze bardzo blisko 7-8 przy podaniu Alana Wosia. Ale jestem. 9. punkt zdobyty przez Wangiego i teraz tylko dwie akcje i będzie w meczu 1-0. I własne podanie. To jest niezwykle istotne, dlatego że Wangi wykorzystuje ten atut. No i bardzo sprytna. Ale można było spodziewać się, że będzie to jakieś strasznie mocne uderzenie i przede wszystkim po przekątnej stołu, natomiast Wangzi zagrał zupełnie inaczej. To uderzenie było tak nieczytelne, dlatego też, że ruch ciała, Wangzi ruchem ciała zasugerował, że będzie grał w forehand. 1-0, tym razem 11-7, ale takiego rezultatu można było się spodziewać. Bogoria Grodzisk-Mazowiecki prowadzi w ten sposób z drużyną AZS-u Rzeszów 1-0.
łatwy początek, można powiedzieć, bo tylko przez moment Vanji był zagrożony i to tak do połowy seta każdego. Przy stanie 5-3 istniała pewna realna szansa dla zawodnika z Rzeszowa, aby myśleć o tym, że uda mu się wygrać pierwszego seta. Jednak dwa podania Vanjiego i dwa udane ataki wskazują na to, że chyba w odbiorze zagrał zbyt pasywnie Alan Woś. Poza tym także wielokrotnie powtarzaliśmy, że najważniejszymi elementami gry w tenisie stołowym są serwis i odbiór serwisu. Bo to są te elementy gry, które są w grze przez cały czas. Vanji, tak jak już także mówiliśmy i podkreślaliśmy, gamę tych serwisów ma bardzo szeroką. Tutaj nie miał problemów z serwisem Alana Wosia, w związku z tym także z odbiorem nie było źle. Natomiast siła gry, jaką prezentuje reprezentant Polski, jest oczywiście zdecydowanie wyższa niż Alana Wosia. A zatem 1-0 dla Bogorii Grodzisk Mazowiecki. Bardzo dobry początek przed drugim spotkaniem, w którym zmierzą się Suwen Liang z Tomaszem Lewandowskim. My już, proszę Państwa, czekamy na to, aby bohater tego pierwszego meczu pojawił się na naszym stanowisku reporterskim i za chwilę będziemy mieli rozmowę z Vanjim. Bang Zengqi, reprezentant Polski, za chwilę będzie na ekranach Państwa telewizorów, a Bogoria prowadzi z AZS-em 1-0. Bang Zengqi, zawodnik Bogorii Grodzisk Mazowiecki. Vanji, świetny początek w Waszym wykonaniu, prowadzicie z Politechniką 1-0. Tak, bardzo się cieszę. Mecz był bardzo trudny. Byłem zdenerwowany bardzo, bo teraz gramy do dwóch setów wygrany. I udało mi się na początku pierwszego seta wygrać gładko i to dało mi dużo spokoju. Szczerze mówiąc, nie było widać tego zdenerwowania po tobie. Zwycięstwo 2-0. Muszę przyznać, że jesteś w świetnej formie, bo także w Rzeszowie wygrałeś dwa pojedynki i walnie przyczyniłeś się do zwycięstwa swojej drużyny 3-1. Tak, ostatnio miałem dużo czasu do przygotowania play-offa, półfinału i jestem w świetnej formie, tak jak na Ligę Mistrzów teraz. Vanji, przed twoimi kolegami teraz o wiele łatwiejsze zadanie, już mają ten komfort, prowadzicie 1-0. No teraz wystarczy, że wygrają dwa spotkania, dwa pojedynki i zagracie w finale drużynowych Mistrzostw Polski. Tak, to tak łatwo mówić, a tutaj kolega Lewandowski jest też w świetnej formie, ostatnio wygrał ze mną i z Wenliangiem, także musimy grać do końca, jeżeli ostatnia piłka padnie na podłogę dla nas, to wtedy się cieszymy. Vanji, wróćmy jeszcze na chwilę do indywidualnych Mistrzostw Świata, które zakończyły się niedawno w japońskiej Yokohamie. Powiedz, jak ocenisz swój występ na tej imprezie? Mój występ był niezły. No, drugi rundzie spotkałem z Malongiem, który jest drugi na świecie. Grałem naprawdę bardzo dobry pojedynek, dobry stylu i no, muszę się przyznać, było trochę lepszy ode mnie, a Debla też przegraliśmy z Chińczykami, zablokował nam drogi do ćwierćfinał. Graliśmy naprawdę niezły mecz, przegraliśmy 4-2 i oceniam swoje występ jest na dobry. Teraz możesz już skupić się tylko i wyłącznie na rozgrywkach ligowych, bronić się tytułu drużynowych Mistrzów Polski. Tak, no to teraz gramy do dwóch setów wygrany, chcemy obronić tego tytułu. Jest cięższy niż ostatnio, bo nie masz tyle zapasów niż kiedyś. Staramy się wygrać cały liga. Dziękuję bardzo. Tyle Vang Zengqi, zawodnik Bogorii Grodzisk Mazowiecki.